W Ameryce łatwo się robi karierę? Bardzo łatwo. Nie, tak się przyjeżdża. Tak się przyjeżdża, wyjeżdża z Oscarem. Skończyłaś prestiżowe Actors Studio. Skończyłaś szkołę, którą kończyła Marilyn Monroe, Paul Newman. Ja to, bo już kiedyś ktoś mnie o to zapytał i to nie jest taka typowa szkoła aktorska. Tam można być parę miesięcy, można być parę lat. Ja zdecydowałam się na niecały rok. Czyli o skończeniu ciężko mówić. Tym bardziej, że tej szkoły się nie kończy, ona może faktycznie można kontynuować. Natomiast dała mi olbrzymie doświadczenie i wycisk chyba też. Też. Bardziej być może psychiczny, jako że musiałam właśnie sprostać nowemu doświadczeniu. Nie, szkoła jako taka była bardzo ciekawym doświadczeniem. Wspaniali pedagodzy, ciekawe zajęcia, ale tak naprawdę ten taki egzamin życia, przyjazd do Nowego Jorku, byłam sama, nie wiedziałam, gdzie się zatrzymam, z dnia na dzień jakoś tak sobie radziłam, umawiałam, że tutaj zostanę na noc, potem u tych znajomych, tamtych znajomych i przy okazji ta szkoła... Gdzieś jakaś para ciężkie... się napatoczyła jeszcze. tak. To w ogóle ja myślę, że kiedyś, jak to wszystko będę w stanie zapamiętać, to napiszę. Dlatego, że to naprawdę było śmieszne. To po prostu życie jakoś tak układało mi raz kłody pod nogi, a potem faktycznie jakoś tak te takie ładne mosty. Więc raz tak, ale no tak to bywa. A myśli się o tęsknocie, o samotności? Czy nie myśli się o tym? Ona sama przychodzi. Jak przychodzi, to faktycznie ciężko jest od tego jakoś się oderwać. W tej chwili jest łatwiej, dlatego że już jakoś się zadomowiłam, w cudzysłowie oczywiście, w Stanach, w Los Angeles. Los Angeles, gdzie czujesz się chyba lepiej niż w Nowym Jorku? Tak, dlatego że no jest to życie troszkę wygodniejsze. Jest łatwiejsze po prostu. Mhm. W Nowym Jorku jednak po pierwsze ceny, przemieszczanie się, ten rytm, to wszystko jakoś jest takie bardzo męczące. Alicja, Hollywood rzuciłaś na kolana tak naprawdę tym filmem. Tak? Zachwyciło się tobą, najbardziej opiniotwórcze dzienniki rozpisywały się o najlepszym debiucie, o nadziei Hollywoodu, o tym, że jesteś obliczem młodego Hollywood. Powiedz mi, tobie zależało chyba na tym, żeby zagrać w w dramacie, tak ambitną rolę. Chciałaś się odciąć od tego wizerunku Zosi? Czy to był zamierzone posunięcie? Wiesz, ja mam świadomość, że w Polsce ten wizerunek Zosi będzie jeszcze za mną podróżował przez jakiś czas, może zawsze. Dlatego, że ta rola była tak znacząca dla mnie i dla Polaków, jako że film był dość ważny, bliski nam. Ważny i bliski właśnie, więc mam tego świadomość. Natomiast no, Zosią to nie jestem już od paru dobrych lat, tak. Prawda? I grałam w Niemczech, w wielu filmach, w Szwajcarii, we Francji. Więc jak gdyby w Polsce może ten wizerunek jednak się tam gdzieś zachował. Nie chciałam się odcinać od tego. Po prostu dojrzałam, inne role zostały mi przedstawiane. Ja gdzieś spotkałam się w jednym z twoich wywiadów z taką opinią, że ty boisz się swojego piękna. Czy czasami piękno przeszkadza tobie w karierze? Czy jest tak, że jesteś za ładna do jakichś ról? Zdarzyło ci się coś takiego usłyszeć? Tak, to mi się... Znaczy, to nie jest tak, że ja się jakoś tak otwarcie przyznaję do tego, że moje piękno przeszkadza mi w karierze, bo to byłoby bardziej... Bo bardzo jesteś normalną, skromną dziewczyną. Właśnie. Natomiast zdarzyło mi się, szczególnie w Niemczech, tak. Że faktycznie nie wierzono w to, że mogę też dobrze zagrać. A ona jest za ładna, na pewno nie umie. Albo właśnie przez to gra, jesteś wiarygodna. Coś w tym jest i ja sama zauważyłam, że faktycznie jak widzę reklamę filmu, gdzie główną rolę gra aktorka, która nie jest klasycznie piękna, tylko charakterystyczna, to mój odruch jest, no tak, no ona musi być bardzo dobra, ponieważ powierzono jej taką rolę i faktycznie coś sobie sobą od razu reprezentuje. To jest bardzo śmieszne, ale faktycznie tak jest, że jak ktoś jest ładny, to jeszcze musi przez tę urodę się przebić i coś donieść, prawda? Coś pokazać. Ja nie mówię już o sobie, mówię o moich obserwacjach, które sama mam, oglądając film.
Natomiast nawet przy okazji tego filmu amerykańskiego, ponieważ reżyserem jest Niemiec i w Niemczech też ten film był po części produkowany, więc tam też takie głosy słyszałam nawet od moich przyjaciół, którzy mówili, nie licz na tę rolę, nie, jesteś za ładna, jesteś do niej. Ja myślałam, nie, ja wam pokażę.